No i dobrze, za chwilę zaprosimy Arkadiusza, który przedstawił się w taki sposób, że ciężko to przekazać, bo zdradził, że jest biohakerem i że lubi poznawać nowych ludzi, lubi słuchać ich historii i lubi opowiadać im swoją historię. Uwielbia dawać kobietom kwiaty, ja już dostałam od niego 3 razy. I będzie opowiadał o podróży mózgu, o kalejdoskopie kobiet i o tym, że schizofrenia jest kobietą, więc myślę, że sporo nauczymy. Niszczyciel świata, czyli Kane, wieczny tułacz. Zapraszam. Ja spróbuję mówić bez mikrofonu, ponieważ niedawno przeszedłem mutację, więc chyba, nie wiem, słychać mnie czy nie słychać. Szczerze, naprawdę tak było. Ja staram się mówić w życiu prawdę, ponieważ ze mnie to wypływa wewnętrznie, natomiast ułatwia to bardzo życie. Ponieważ jak jeżeli komuś kłamiemy, musimy pamiętać, co komu skłamaliśmy. Jeżeli te osoby zrobią konfrontację, mamy naprawdę ciężkie życie. Tak zacznijmy od tego, że może od końca zacznijmy, że schizofrenia jest kobietą. Tak naprawdę w tej chwili jest teoria, że to nie jest jedno, że człowiek nie ma jednej schizofrenii, tylko jest wiele. Czyli tak naprawdę jest tych objawów bardzo wiele. Natomiast ja opowiem o swoim spotkaniu z osobą, która miała coś takiego. Ponieważ pewnego dnia sobie szedłem koło komisariatu policji, stał samochód. Pani prosiła policjantów o ochronę. I ja powiedziałem na cały głos, że musiałabyś być nieślubną córką Kaczyńskiego, żeby dostać ochronę całodobową w tym kraju. I poszedłem sobie dalej. Jak wracałem, policjantów nie było, samochód stał. I wtedy postanowiłem, pierwszy taki impuls, postanowiłem podejść do tego samochodu. Drugi głos taki mi powiedział, że nie rób tego. No, ale ja się słucham z reguły pierwszego, staram się tak jakby jechać na spontanie. Życie jest wtedy też fajniejsze. Więc podszedłem. Okazało się, że pani tak jakby potrzebuje ochrony, więc po rozmowie z niej wsiąkłem tak naprawdę na tydzień. Pani miała tak jakby 3 prawie osobowości, ponieważ jedna była taka, że pisała we flole książkę nocami, nie karmiła swoich zwierząt, nie sprzątała domu, nie zajmowała się praktycznie niczym. Spędzała całe noce pijąc, paląc papierosy, pisząc książkę. Druga osobowość była taka, że mówiła, że jestem fajny i spadłem jej z nieba, no bo starałem się jej pomóc. Natomiast trzecia miała wieczną pretensję. Pretensja dotyczyła tego, co tak naprawdę zrobiłem, czyli dlaczego coś ruszyłem, dlaczego coś poprzestawiałem, dlaczego nie napalone w kominku, dlaczego nie posprzątane w domu. I najśmieszniejsze było to, że potrafiła się przełączać pomiędzy tymi stanami w ciągu kilkunastu minut. Wpadała w różne stany histeryczne, miała halucynacje. Tak naprawdę napisała list do Hawkinga w sprawie tego, że chodziło o to, że Nagroda Nobla, to ona już wcześniej to opracowała, natomiast nie opublikowała tego. Kwestia kolejna jest taka, że na przykład ta pani ma córkę, tak? Córka ma 15 lat, jako najmłodsza tak jakby pisarka w kraju napisała książkę fantazy, więc wynika z tego moim zdaniem, że tak jakby geniusz od wariactwa, od szaleństwa dzieli bardzo cienka granica. Ta pani po prostu była bardzo wykształcona, ponieważ miała kilka skończonych kierunków, była w Holandii, była w Stanach Zjednoczonych, zajmowała się wieloma rzeczami, ale coś ją po prostu skierowało z powrotem do Polski. Zaszyła się w lesie, 15 km akurat od Warki. Była taka sytuacja, że poprosiła mnie, żebym do niej dotarł w nocy i ja niestety nie miałem czym, więc poszedłem 15 km w jedną stronę po nocy. I tak naprawdę się pobudziliśmy i spędziłem 2 godziny na dworzu i wróciłem 15 km nad ranem w drugą stronę, w dodatku narażając się 3 razy na rozjechanie przez samochody. Kwestia taka była, że jeszcze napisała list do Kamińskiego, nie wiem czy Państwo kojarzą, pana Kamińskiego, CBA i tak dalej, i poprosiła jego dostarczenie. Ja zapomniałem o starej zasadzie, że listy, które są zapieczętowane, nie dostarcza się. I wziąłem ten list, powiedziałem, że dostarczę, staram się dotrzymywać słowa i otworzyłem go. No i przeczytałem. Okazało się, że list był do pana Kaczyńskiego w sprawie tego, kto zabił jego brata w katastrofie smoleńskiej i jest to jeden z burmistrzów miast w Polsce. Ale ponieważ postanowiłem dotrzymać słowa, chciałem dostarczyć ten list, więc poszedłem na ulicę tam Nowogrodzką do biura. Wydawało się, znalazłem w internecie, że tam Kamiński ma biuro, okazało się, że nie. Więc zapytałem się, kto jest dostępny, okazało się, że jest biuro pana Kaczyńskiego, więc wszedłem. Na pierwszym piętrze była ochrona 3 panów. Powiedziałem, że idę na górę, powiedzieli OK.
poszedłem na górę, pan powiedział, że niestety jest po 18, muszę przyjść następnego dnia. Następnego, po prostu schodząc, powiedziałem chłopakom tam, którzy stali, że wrócę następnego dnia, się roześmieli. I za parę dni zaczęli tam płot stawiać. No ale po przeczytaniu tego listu stwierdziłem, że jednak go nie dostarczę, ponieważ tak naprawdę ściągnąłbym na siebie kłopoty. Ja bym sobie z nich wyszedł po jakimś czasie, natomiast ściągnęłoby to kłopoty na tą panią. Bo było, w ogóle ta pani poznała pana Kaczyńskiego, jak była w szpitalu MSWiA, nie w MSWiA, w szpitalu wojskowym na Szaserów, była na rehabilitacji. Akurat pan Kaczyński wtedy też miał tam rehabilitację. Na przykład twierdziła, że jest trójgłową hydrą, która po prostu dotarła do jądra ciemności i spotkała tam zło, i to zło jest kobietą. W chwili, gdy tak naprawdę rozstawały się nasze drogi, ponieważ przeciążyło mnie to, tak jakby to ten tydzień, który był bardzo, bardzo obfitujący w wydarzenia, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to ona jest tym złem. Ona się z tym cały czas nie zgadzała, czym się twierdziła, że jest dobrym człowiekiem. Dla mnie chciałem jej pomóc, natomiast no, widocznie przekroczyło to moje zdolności pomagania ludziom. Staram się na co dzień tak jakby pomagać ludziom. Wychodzę z założenia, że lepiej pomagać tak jakby swoim ludziom w swoim najbliższym kręgu, nie robić tego tak jakby, nie wydawać pieniędzy i uspokajać swoje sumienie, lecz pomagać na co dzień. Czyli jeżeli widzimy, że ktoś ma problem, ja podchodzę, pytam się, czy chodzi to o pomoc w znalezieniu drogi, czy nawet po poniesieniu bagażu. Uważam taką drogę za lepszą i bardzo, bardzo to pomaga tak naprawdę w życiu. O czym możemy jeszcze porozmawiać? Możemy porozmawiać na przykład o moich związkach. Ja mówię prawdę, staram się mówić prawdę. Czy o cokolwiek mnie zapytacie, ja odpowiem na to. Chodzę na speed datingi. Ponieważ w dzisiejszym czasie, przynajmniej dla mnie, do jakiegoś tam momentu w życiu było trudno kogoś spotkać w dzisiejszym czasie, który potrafi dwoje ludzi jechać w tramwaju i używać komórki do rozmowy między sobą. I jest to bardzo przykre, tak jakby ludzie jedząc obiad, siedzą w telefonie, kiedyś ja byłem mały, to siedziałem i czytałem książkę. Teraz siedzą i korzystają z internetu, rozmawiają im po prostu na czatach i tak dalej. Więc postanowiłem chodzić na speed datingi. I takie wnioski z tego, że bardzo to otwiera na kontakty z innymi ludźmi, tak? W tej chwili nie mam problemu z rozmową z innymi ludźmi podczas po prostu zwykłej drogi, tak? Jeżeli idę, chociaż tak cofając się w czasie, do czasu, gdy nie pamiętam go, a rodzice mi opowiadali, to mówili, że byłem takim dzieckiem, które po prostu podchodziło do innych ludzi, zaczepiało ich i rozmawiało z nimi, więc tak naprawdę gdzieś to tam we mnie się działo i wróciło w tej chwili. Moje życie było przez pewien okres wycofane, ponieważ wydaje mi się, za dużo czytałem, a człowiek jak za dużo czyta, to jest nieszczęśliwy. I wtedy po prostu zacząłem za dużo zadawać pytań, zacząłem się zastanawiać, czytałem na przykład książki o wojnie, o Holokauście, zacząłem się zastanawiać, gdzie był Bóg, gdzie byli ludzie, dlaczego nic nie zrobili w tej kwestii. Więc postanowiłem się wycofać tak jakby, zmniejszyć kontakty z ludźmi, ale w pewnym momencie coś się stało i wróciłem, więc tak dalej robię jak robię, prowadzę takie życie jak prowadzę. O czym jeszcze możemy porozmawiać? O spacerach przez nocną Warszawę. Ja potrafię się tak bawić, że wychodzę na przykład z domu w piątek rano do pracy, po pracy idę sobie do jakiegoś baru, siedzę tam do pierwszej, później wybieram się do kolejnego baru i mamy ostatni pociąg na przykład o 23.16, czy tam kiedyś miałem. W tej chwili z reguły na niego nie zdążałem, więc mam następny o 4. Z reguły było tak, że spotykałem kogoś, kto był bardzo ciekawy i rozmowa przeciągała się i wracałem do domu następnym pociągiem albo jeszcze następnym. W ostatni weekend wróciłem nawet dopiero o 10 nad ranem. Po załatwieniu jakichś tak podstawowych spraw ruszałem dalej i wracałem z powrotem do Warszawy. Więc weekend się ciągnął praktycznie do godziny, dajmy na to 23 albo ostatnio nawet do 1 w nocy, po prostu w niedzielę. Ja nie potrzebuję dużo snu. Jeżeli było lato, chodziłem spać o godzinie tak jakby o godzinie 2 w nocy i wstawałem o 5.15, żeby pojechać do pracy, ponieważ mieszkam 50-60 km od Warszawy. Tam mieszkam, tu pracuję, więc tak jakby muszę poświęcić te 2 godziny na podróż, tak? O czym jeszcze możemy porozmawiać? Nie wiem, może Państwo mają jakiś pomysł. Ja postaram się odpowiedzieć na każde pytanie, tak?
Nie ma, nikt nie chce nic zadać pytań. Widocznie nieciekawy temat, tak? Powiem Państwu, jakie wyciągnąłem tak jakby wnioski z tego, jak postępuję i jak staram się żyć, tak? W tej chwili jest takie modne słowo slow, tak? Że niektórzy to tłumaczą jako powolność, ja to natomiast tłumaczę jako uważność, że jesteśmy tu w tej chwili, w tym czasie, rozmawiamy i jesteśmy uważni na to, co się dzieje. Nie myślimy o przeszłości, nie myślimy o teraźniejszości, tak? Polska ma moim zdaniem ten problem, że tak patrząc historycznie, patrzymy na martyrologię, patrzymy na to, co się wydarzyło, nie patrzymy w przeszłość, patrzymy w przyszłość, patrzymy w przeszłość tylko. Samo godło Polski, orzeł jest zwrócony w przeszłość, tak? Więc nieciekawie chyba to wróży naszemu krajowi, że będziemy jednak starali się patrzeć w przeszłość, rozdrapywać rany, nie cieszyć się przyszłością, nie cieszyć się tym, co uzyskaliśmy, tak? Rozwiązanie na to? Prawdopodobnie jest to, by było złamanie prawa, namalowanie godła Polski na szkle i odwrócenie tego. Wtedy by orzeł patrzył do przodu, czyli by patrzył w przyszłość. Co tu jeszcze? Znaczy to są moje notatki, które przed chwilą zrobiłem. Miałem gonitwę myśli oczywiście, więc to wystąpienie powstało tak jakby przed chwilą, więc dlatego są takie niedoskonałości. Doszedłem do takiego rozwiązania, które później przeczytałem w wielu poradnikach, znaczy w jednym tak naprawdę poradniku, ale myślę, że w paru poradnikach by się znalazło, że należy się zadawać z ludźmi, których lubimy i którzy nas lubią. Omijać tych, których nie lubimy, ułatwia to bardzo życie. Ja tak postępuję na co dzień. W pracy nawet tak postępuję, ponieważ jak kogoś lubię, to idę za 5 minut, załatwiam mu problem. Jeżeli kogoś nie lubię, wrzucam go do systemu, tak? I ktoś czeka 2 tygodnie. Mogę, jak się zlituję, mogę go to za jakiś czas pomóc. Natomiast no, moim zdaniem mi to ułatwia życie. Państwo mogą to zastosować. Ja mogę mówić, Państwo zrobią, jak będą uważać, tak? O rozdawaniu kwiatów. W Polsce rozdawanie kwiatów, myślę, w tej chwili nie jest zbyt takie dobrze widziane. Ja zadawałem pytanie na speed datingu. Najpierw był taki moment, że rozdawałem kwiaty, później postanowiłem następnym razem zadawać pytanie. I zadawałem panią pytanie, jak byś się czuła, jakbyś dostała w tej chwili kwiaty. I jak państwo myślą, jaka była w większości odpowiedź? Ktoś? No właśnie, większość pań odpowiadała, że czułaby się niezręcznie. Naprawdę. Ja to wiem z własnego doświadczenia. Natomiast część pań oczywiście odpowiadała, żeby po prostu się ucieszyła i uśmiechnęła i podziękowała, tak? Ja zaobserwowałem takie zjawisko, że kobieta dostając w Polsce kwiat zastanawia się, co ten facet ode mnie chce, co by chciał za ten kwiat dostać. Tak, i dla mnie to jest trochę dziwne. Kobiety z zagranicy nie mają tego problemu. One biorą kwiat, uśmiechną się, podziękują i pójdą. A w Polsce mam takich kilka przypadków. Na przykład spotkałem dziewczynę w autobusie, dałem jej kwiat. Ona patrzyła się na ten kwiat, patrzyła się na mnie i się zastanawiała. No i ja powiedziałem, że raczej się nie spotkamy, wysiadłem z tego autobusa, ona powiedziała, że może się spotkamy. I spotkałem ją później na dworcu centralnym, poprosiłem jakiś kontakt na Facebooku i postanowiłem zapytać, co ona wtedy właśnie myślała. No i ona powiedziała, że jak długo ten facet będzie jechał za mną w autobusie i czego będzie chciał ode mnie za ten kwiat, czy wysiądzie za mną i jak daleko będzie szedł. Więc jest to tak dziwnie pojmowane w Polsce. Powiem nawet, byłem na występie w Kalinowym Sercu, było tribut Aretha Franklin i dałem kwiaty pani, która występowała i z tyłu słyszałem jakieś głupie komentarze. Zakochał się. Dla mnie to normalne, że tak jakby artystce można dać kwiaty i nie widzę w tym żadnego problemu, tak? Ludzie w Polsce widzą jakiś problem. Częściowo jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że mężczyźni w Polsce trochę mają mniej testosteronu. W ogóle na świecie jest wiele takich rzeczy, które wpływa na poziom testosteronu w organizmach mężczyzn. I w pewnym momencie odstąpili pola kobietom. I kobiety w Polsce stały się takimi Zosiami, Samosiami. Tak jakby jak ktoś jest miły, dobrze wychowany, ma kinderstube, traktują to jako natręctwo. Ja takie przykłady miałem z różnych spotkań i tak dalej, więc mówię tą prawdę, którą ja uważam, ona jest subiektywna, ale to jest moja prawda, ja to tak postrzegam, tak? A ja sobie po prostu chodzę, był taki, lepiej mi wychodzi, ostatnio troszeczkę gorzej mi wychodzi rozdawanie kwiatów, w lecie mi wychodziło trochę lepiej, widocznie słońce mnie napędzało,
pomiędzy dworcem centralnym a placem Zawiszy potrafiłem rozdać 30 róż, tak? Więc były na przykład takie przypadki, że pani stała na światłach, ja podchodzę, ona kiwa głową, że nie, nie chcę tej róży, więc włożyłem za klamkę samochodu, odchodzę i czuję wzrok na tyle głowy, odwracam się, pani się wychyliła wdzięcznie z samochodu, uśmiechnęła się, podziękowała, tak? Więc tak naprawdę moim zdaniem brakuje tego, natomiast ciężko jest to zmienić. Musiałby być to jakiś większy ruch, żeby to tak naprawdę się zmieniło. Jeszcze jakieś pomysły, o czym moglibyśmy porozmawiać? Jakieś pytania? Widzę, że słabo nawiązałem z Państwem kontakt. Jest mi przykro. Ciekawy tytuł. Niszczyciel świata. A, niszczyciel świata, proszę bardzo. Znaczy, chodziło o to, że... chodzi o tą panią, którą właśnie poznałem, która miała te problemy. I tak naprawdę jak mnie rzuciła, to poczułem się tak, że byłbym w stanie zniszczyć świat. I tak naprawdę moim ulubioną postacią jest Kain, czyli człowiek, znaczy człowiek, no, znamy z Biblii, który zabił swojego brata Abla, tak? Ja jestem jedynakiem i są takie teorie, że często dochodzi do takich przypadków, że w łonie matki są na przykład, rozwijają się dwa organizmy i jedno zostaje wchłonięte przez drugie, tak? I na przykład ta pani dzwoniła do mnie po tym, jak tak naprawdę mnie rzuciła, i wcześniej napisała, nie pisz, nie dzwoń. No, a ona dzwoniła do mnie, dzwoni mi do pracy, bo znalazła mój numer w internecie. I dzwoni i pyta się o kogoś tam. Ja mówię, przepraszam, nie rozumiem bardzo, o co chodzi, bo taka osoba tu nie pracuje, ale o co chodzi? A ona się pyta, czy masz brata? Ja mówię, tak, brata Abla, którego bardziej lubisz, tak? I tak naprawdę wracając od niej po tym 15-kilometrowym spacerze w jedną stronę i wracając nad ranem 15-kilometrowym spacerze w drugą stronę, niosłem sobie taką dużą złość, że wymyśliłem sporo sposobów na zniszczenie tego świata. Ale postanowiłem tego nie robić, ponieważ jednak uważam, że trzeba ludziom dać szansę, tak? Ta podróż była bardzo ciężka, ponieważ pobocze było nieutwardzone, więc szedłem sobie asfaltem. Jest to droga z Warki do Kozienic, a niestety ludzie z Kozienic, jak mówi człowiek z mojej rodziny, mają taki plac do manewrowy, to jest zaorane rżysko, na którym są posadzone truskaweczki, tam się uczą jeździć i oni niestety tak jadą. Jadą nie zważając na innych, w mieście w ogóle nie zatrzymują się przed przejściem dla pieszych. Więc tak naprawdę ja chodząc po mieście wymuszam na nich, żeby się zatrzymali, wchodząc po prostu im praktycznie pod samochody. Ponieważ są takie przepisy, że muszą, jeżeli widzą, że ktoś się zbliża do przejścia, powinni się zatrzymać. I w tej drodze powrotnej dwa razy zostałem praktycznie rozjechany od tyłu, ponieważ wyprzedzali na drugiego, trzeciego. I była też taka sytuacja, że jechała na mnie czerwona ciężarówka. I gość po prostu nie mógł mnie ominąć, ponieważ sprzeciwka jechał samochód, postanowił w ostatniej chwili normalnie skręcił na mnie, żeby mnie zepchnąć do rowu. Więc uskoczyłem do rowu, gość się zatrzymał 200-300 metrów dalej, gość wysiadł i zapytał się po prostu, czy sprowadzić się K i tak dalej, trzy kropki z tego asfaltu. Ja mówię, dawaj. No i on do mnie ruszył, ja mówię, to ja cię oprawię i biegnę do niego. Gość po prostu zaczął się rozglądać, czy w rowie nie ma jakiegoś kija, kłonicy, ale nic takiego nie było, chociaż to był las, nic takiego nie było i w pewnej chwili po prostu się odwrócił, wskoczył do samochodu i odjechał. Ja akurat jestem krótkowidzem, więc nie zapamiętałem rejestracji tego samochodu, mniej więcej kojarzę pana i kojarzę jego samochód, więc będzie bardzo przykro, jak go spotkam w swoim mieście, bo przejeżdża przez miasto, rejestracja WKZ, są to samochody z Kozienic, więc radzę uważać na te samochody. Jeszcze o czym możemy porozmawiać? Ktoś ma jakiś pomysł? A może jakieś pytanie? No właśnie, pytanie z sali. Kiepsko. To może ja zapytam, bo jak się poznawaliśmy, to powiedziałeś, że można ci rzucić właśnie każdy temat. Tak, znaczy staram się. Chociaż ostatnio na speed datingu pani mnie zaskoczyła. Zadała pytanie z psychologii i nie znałem odpowiedzi. Natomiast no, można. A jak to jest? Kiedy się tego nauczyłeś? Czego? Tego ja? Opowiadania. Opowiadania? Czy od zawsze tak miałem? Znaczy, powiem tak, mi się wydaje, że nauczyłem się tego w ten sposób, że rodzice chcąc tak jakby nauczyć mnie jakichś tam rzeczy, w szkole wymagali, żebym po szkole czytał po prostu rzeczy, książki, lektury i tak dalej i im to opowiadał. Mój ojciec dużo czytał, więc nie dało mu się opowiedzieć jakiejś konfabulacji na temat tego, co ja przeczytałem, a tak naprawdę nie przeczytałem. Więc moim zdaniem częściowo nauczyłem się tego wtedy, tak? Natomiast później no, to jest rozmowa z ludźmi i rozwijanie tego, tak? Jak widać, z dużą grupą nie bardzo mi idzie, bo nie ma interakcji. Może jest za duża grupa, natomiast z jeden, dwie, trzy osoby nie ma problemu, tak?
Może powinienem tak jakby dokształcić się w, są takie, chyba się nazywa to Toastmasters, czy coś takiego, Toastmasters, i oni uczy się tam po prostu sztuki wypowiedzi, sztuki wystąpień i tak dalej, więc prawdopodobnie będę musiał się zapisać na to. Ja mam, ja już byłem. Tak naprawdę była tu wspomniana grupa WAF for Free. Ja wykorzystuję tą grupę na przykład do robienia randek na speed datingi, czyli jeżeli kogoś poznam i chcę się z nim spotkać, organizuję po prostu, wypisuję wszystkie fajne eventy, które mogłyby zainteresować drugą osobę i wysyłam drugiej osobie do wyboru, tak? Powodem tego była taka druga osoba, którą poznałem właśnie na speed datingu. Joanna była psychologiem i właśnie ona powiedziała, żebym coś wybrał. Ja mówię, jak nie wybiorę, no to ja wybiorę. Ale to zabrzmiało tak, że ja wybiorę i będzie wtedy niezbyt dobrze, czyli będzie przykro. Więc tak naprawdę wtedy się tego nauczyłem, że robię takie eventy i z reguły są to dwie, trzy imprezy w ciągu jednej nocy, więc jest bardzo intensywnie. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, ja mam tutaj jakieś pana odpoczynki. Właśnie, powiem pani tak, wygląda to tak, że ja jadę pociągiem, mam teraz pociąg 23:35 z dworca Śródmieście, przysypiam w tym pociągu przez chwilę, wracam do domu, trafiam do domu, jest koło pierwszej, kładę się spać o drugiej i wstaję o siódmej i śpię 4 godziny. Mi to wystarcza. Natomiast moim zdaniem jest to częściowo spowodowane biologią, bo każdy z nas jest inny, tak? Każdy inaczej potrzebuje. Ja suplementuję się na przykład witaminą D, bo człowiek, który nie pracuje fizycznie, nie jest odsłonięty, nie ma odsłoniętych ramion, nóg i tak dalej, nie dostaje odpowiedniej dawki witaminy D, nie pracując latem, tak jakby w takich warunkach. Pracujemy całe życie, praktycznie większość z nas w zamkniętych pomieszczeniach, więc musimy się suplementować witaminą D, tak? Moim zdaniem to też pomaga. Wiele osób się suplementuje wieloma rzeczami, nawiązując właśnie do biohakerstwa, tak? Jest to grupa ludzi, którzy starają się usprawnić swoje możliwości, swoje życie, psychicznie, fizycznie. Na przykład taki prosty sposób, który ja kiedyś zastosowałem, nie wiedząc o tym, że to tak naprawdę jest taka sztuka. Pracowałem też w Warszawie, nie było pociągu, chyba była jakaś awaria, więc dojechałem samochodem. I był taki okres wtedy, że w pociągu spałem rano, a nie mogłem się przespać, więc byłem zmęczony. Więc należy tak naprawdę napić się kawy i położyć się na 10-20 minut. I od razu po wypiciu kawy i po, tak jakby po tej drzemce, pani dostaje uderzenie kawy i tej drzemki, więc kumulacja tego powoduje, u mnie spowodowała wtedy, że przeżyłem bez żadnego problemu dzień, tak? Ja to nazywam, że jestem na wyrost, tak jakby na speed datingach używam tego, że jestem doktorem od sztucznej inteligencji. Jest to na wyrost, ponieważ no, nie mamy jeszcze sztucznej inteligencji, tą sztuczną inteligencją są komputery, czyli jestem doktorem i to jest w takim cudzysłowie, więc tak naprawdę jestem informatykiem. Ale lepiej brzmi, na speed datingu przynajmniej, dobrze się sprzedaje. Natomiast kwestia tego, że jestem nietypowym informatykiem, ponieważ jestem analogowym, u mnie jest dużo w instytucie, akurat pracuję w Instytucie Panowskim, Polskiej Akademii Nauk, i jest dużo osób, które są, część osób jest po fizyce, oni ogarniają komputery, ale większość osób jest biologami. Więc tak naprawdę jestem interfejsem, tak, ja uważam się za analogowego informatyka, że jestem interfejsem pomiędzy tym analogowym, białkowym człowiekiem, interfejsem takim acyfrowym światem, czyli komputerami. Czy jeszcze jakieś pytanie? Jeśli nie, to oklaski.